A jeśli, jeśli chodzi o mnie, to pracuję jako rekruter w chwili obecnej w Volvo, gdzie prowadzę różnego rodzaju procesy rekrutacyjne, głównie jeśli chodzi o development. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i o tą prezentację, to chciałabym Wam przybliżyć trochę świat rekrutacji i to, jak to wygląda z punktu widzenia rekrutera. Przypuszczam, że jesteście tutaj, dlatego że jesteście, powiedzmy, fanami danej technologii zagadnienia. I dlatego, że gdzieś pracujecie zawodowo i wykorzystujecie swoją wiedzę. Więc pytanie pierwsze. Kto z Was po prostu pracuje, nie jest studentem? A jak oba? Nie, to nie jest studentem, nie? A, sorry. To dwie ręce. Tak, to dwie ręce jak najbardziej. A kto, kto kiedykolwiek z Was wysłał CV? No to pięknie, więc wiecie, o czym będzie mowa, więc tutaj jeśli chodzi o to, w jaki sposób dostać tą swoją wymarzoną pracę, w której chcecie się spełniać i którą po prostu lubicie robić, trzeba się zastanowić nad kilkoma rzeczami, żeby to CV stworzyć w taki sposób, żeby zachęcić potencjalnego pracodawcę do tego, żeby zechciał Was zaprosić na spotkanie rekrutacyjne. Więc tutaj pierwszą kwestią jest to, żeby się po prostu zastanowić, czy to, co robicie w swojej codziennej pracy, jest to, czym, co Wam tak naprawdę odpowiada i w czym chcielibyście się widzieć w przyszłości. I kolejna rzecz to jest właśnie zrozumienie tego, czy na pewno chcecie robić to, co robicie, czy chcecie się przebranżowić, czy w zasadzie wasz pracodawca was docenia, tudzież czy wy uważacie, że obecna firma daje wam to, co tak naprawdę chcecie robić. I kolejna kwestia przed w ogóle przystąpieniem do jakiegokolwiek procesu rekrutacji albo w ogóle myślenia o tym, żeby pracę zmienić, jest to, żeby określić swoje silne strony, to, czym możecie wnieść jakąś wartość dodaną do organizacji. Dlatego, że powiedzmy, .NET deweloperów na rynku jest wielu, ale niewielu jest takich, którzy na przykład naprawdę potrafią wiele i znają różne zagadnienia, więc pracodawca, mając do wyboru kilka porównywalnych profili, wybierze tą osobę, która umie jak najbardziej i jak najfajniej sprzedać swoje umiejętności swoją pasję. Więc tutaj kolejną kwestią jest doświadczenie. I tutaj doświadczenie, które należy wpisać w swojej aplikacji, nie mówię tutaj stricte o doświadczeniu zawodowym, dlatego że na przykład będąc studentem, jak głosi popularne tutaj powiedzenie, że firma poszukuje najlepiej studenta, który będzie miał małe oczekiwania finansowe, a już 5 lat doświadczenia zawodowego. To nie jest tak, dlatego że doświadczenie też można zdobywać jako freelancer albo angażując się w różne fajne projekty na studiach, które później można fajnie pokazać w swoim CV. Więc tutaj w zasadzie czym jest odpowiednio skonstruowana CVH i dlaczego ona jest tak ważna, żeby znaleźć odpowiednią pracę. Pierwsza rzecz to jest to, że w CV pokazujemy wszystkie swoje skille i swoje mocne strony. I tutaj mocną stroną może być doświadczenie, może być edukacja, mogą być różne wystąpienia techniczne na meetupach, na konferencjach. Cała dodatkowa działalność, która wpływa na to, że jednak to doświadczenie w jakiś sposób zdobywacie. Również tutaj CVK wpływa na to, że po prostu możecie zostać zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. I tutaj mały quiz, więc może jednak będę miał jakieś pytania do Was. Więc pierwsze pytanie, jak myślicie, ile czasu statystycznemu rekruterowi zajmuje przejrzenie CV-ki? 2 minuty. 20 sekund. 10 sekund. 10 sekund i koniec. W ogóle nie patrzą. W ogóle nie patrzą. Po prostu dzwonią. Aczkolwiek kolega z tyłu, dokładnie. Chodź sobie coś wybierz. Tak, chodź sobie coś wybierz, możesz wybrać ludzika albo cokolwiek, dlatego że byłeś najbliżej. Statystycznemu rekruterowi przejrzenie CV-ki zajmuje 8 sekund. I
Czasami jest to 8 sekund za dużo, aczkolwiek tyle czasu mniej więcej to zajmuje. Więc serio, jeśli masz ochotę na koszulkę, na rower albo jakiekolwiek inne gadżety, to jasne, to możesz podejść, więc bardzo chętnie. A jak myślicie, na co rekruterzy zwracają uwagę, przeglądając CV-kę? Doświadczenie. Dobra, jesteś blisko. Dobra, skupmy się na doświadczeniu. Co w doświadczeniu? Biorąc pod uwagę, że tylko 8 sekund zajmuje przyjrzenie CV. Słowa kluczowe. W jakich projektach? Pięknie. Kolega w zielonym swetrze. Więc możesz sobie również wybrać gadżet, który będzie ci odpowiadał, jeśli kolega z tyłu cię nie ubiegnie. Tak, jesteś bliżej, więc masz więcej możliwości. Masz 8 sekund. Żeby dojść. Żeby skoczyć. Jak wolicie. Więc kolejny punkt. CV-ka jest waszą jakby ofertą dla potencjalnego pracodawcy, czyli jest dokumentem w zasadzie, który ma przekonać pracodawcę, że to właśnie wy jesteście tym idealnym, wyśmienionym kandydatem, któremu później ten idealny pracodawca, z którym chcecie współpracować, zapewni możliwości rozwoju, szkolenia, nie wiem, konferencje i wszystko, co zechcecie, żeby móc się rozwijać zawodowo, więc to musi być dokument, który dokładnie was odzwierciedla, tudzież, co może jest mniej poprawne politycznie, pokazuje pracodawcy to, co chcielibyście, żeby o was wiedział i jak was postrzegał. I zablokowałam sobie. I co jest najważniejsze, swoją aplikację powinniście dostosować do pracodawcy. Na rynku jest bardzo dużo różnych szablonów i poradników dotyczących rekrutacji, więc myślę, że większość z was kiedykolwiek miała do czynienia z takim poradnikiem i choć raz na niego spojrzała, więc te poradniki mówią, żeby pisać CV-kę stricte pod danego pracodawcę. Ja nie mówię o tym, żeby pisać jedną CV-kę na jednego pracodawcę, ale żeby chociażby poszukając pracy, obstawiam, że wysyłacie swoje aplikacje do wielu firm, oczywiście wykluczając sytuację, gdzie to rekruter was kluczuje na przykład na LinkedInie, wysyłając wam różne oferty. Ale chodzi o to, żeby mniej więcej do danego rodzaju stanowiska, do danej organizacji dopasowywać chociażby słowa kluczowe, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc, a ja mam pytanie. Tak? Po ilu minutach wpisujecie osobę w Google? Czyli. A to zależy, jak bardzo nas kandydat zaintrygował. Ale zdarza się. A czy sprawdzacie Facebooka? To zależy od organizacji, w której się pracuje. Jeśli na przykład pracujesz dla banku, to ważne jest po prostu, jak kreujesz swój wizerunek, dlatego że będąc zatrudnionym w danej firmie, również poniekąd jesteś reklamą danej firmy, więc jeśli powiedzmy na rozmowę przychodzi pan w garniturze pod krawatem, idealne maniery, a na fejsie wrzuca zdjęcia z jakiejś biby z 4 nad ranem, gdzie w ogóle to w żaden sposób nie jest fajne z punktu widzenia pracodawcy, to jest to trochę rozbieżność, więc fajnie kreować swój wizerunek tak, albo chociażby blokować swoje social media dla osób, które nie chcielibyście, żeby po prostu wasz profil oglądały i w jakiś sposób, żeby to rzutowało na wasze ewentualne przyjęcie bądź nie na dane stanowisko. I tutaj jeśli chodzi o typy CV, tak jak wspomniałam na samym końcu, nie ma dokładnych reguł, jak takie CV powinno być skonstruowane. Nie ma jednego konkretnego szablonu, że tak, a nie inaczej. To, co dzisiaj chciałam powiedzieć, to są to moje obserwacje z moich ostatnich 4 lat pracy, jeśli chodzi o rekrutację IT. Więc jak najbardziej jest to jakby powtarzalny szablon i powtarzalne
zasady, aczkolwiek każdy z was może mieć własny pomysł na CV, dlatego że inne CV napisze na przykład developer SharePointa, a co innego w CV i inny szablon zupełnie CV może użyć designer, na przykład UX designer, którego praca polega zupełnie na czym innym, więc tutaj wygląd CV, to co w nim zawrzecie, w dużej mierze zależy od tego, o jakie stanowisko się ubiegacie, więc trzy typy CV-ek. Pierwsze chronologiczne, czyli po prostu wypisujecie swoje miejsca pracy, tudzież zdobywania doświadczenia zawodowego od ostatniego do pierwszego, jakie kiedykolwiek wykonywaliście. I tutaj mały haczyk. Fajnie jest, jeśli wpisujemy doświadczenie, które odpowiada wymaganiom stanowiska, więc powiedzmy, jeśli na studiach dorabiałeś, nie wiem, za granicą, nie wiem, zbierając truskawki, fajnie, cieszymy się, ale niekoniecznie to odpowiada stanowisku .NET Developera, bo niewiele wnosi. Tutaj, tak jak wspomniałam, nie ma jednego szablonu, więc jeśli bardzo chcesz, możesz go wpisać, bo to pokazuje twoją kreatywność i wszechstronność, aczkolwiek na dane stanowisko niekoniecznie wiele wnosi. Funkcjonalne, czyli takie, w którym głównie są podkreślone twoje umiejętności, więc pierwsza jest na przykład sekcja właśnie umiejętności w danym projekcie, czy to są technologie, powiedzmy znasz Java, to jeszcze wszystkie jej dodatkowe biblioteki, albo po prostu tego typu rzeczy. A jeśli chodzi o, że tak powiem, zmiksowane CV, to tutaj też w zależności od tego, jakie wymagania ma pracodawca, albo jak wam się wydaje, jakby było najlepiej. Tutaj jeśli chodzi o zmiksowane, to jest najbardziej do stanowisk kreatywnych związanych z designem, dla na przykład grafików. Ale tutaj też jest pewien haczyk, o czym później. Więc są ogólne zasady dotyczące tego, jak zwiększyć widoczność waszego CV spośród tak zwanego stosu CV-ek. Chociaż w obecnych czasach mało kto drukuje CV-ki, wszystko jest w systemie. Aczkolwiek nawet przeglądając dużo aplikacji w ciągu dnia, niektóre rzucają się w oczy wyjątkowo. Więc po pierwsze musicie myśleć jak inwestor, który chciałby sprzedać swój produkt, w tym wypadku siebie, innej osobie, o czym już wspomniałam. Keep it lean, czyli po prostu zapałka musi być spójna, przejrzysta, jasna. Najlepiej, gdyby zawierała się na około dwóch stronach A4. User experience, czyli w zasadzie połączona z wszystkimi tymi zagadnieniami, czyli musicie sobie pomyśleć, czy gdybyście dostali taką CV-kę jak sami ją stworzyliście, czy chcielibyście taką osobę zaprosić, czy łatwo się wam czyta dane umieszczone w niej rzeczy, czy coś was denerwuje na przykład. Keep it real, czyli po prostu trzymacie się faktów, o czym też wspomnę za chwilę. Powiedzmy, wysyłacie aplikację na wspomnianego wcześniej .NET dewelopera chociażby, a w CV-ce macie wpisane jeszcze z zamierzchłych czasów znajomość na przykład JavaScriptu. Więc nie zdziwcie się na rozmowie rekrutacyjnej, że skoro wpisaliście to w CV, to możecie dostać z tego jakieś pytanie techniczne. I mogę powiedzieć, że bardzo dużo osób ma z tym problem. Dlaczego takie pytanie, skoro aplikują na zupełnie inne stanowisko? Dlatego właśnie, że wpisaliście dane zagadnienie w CV. Gdybyście tego nie wpisali, w życiu byście nie dostali takiego pytania, więc rozmowa rekrutacyjna zarówno od strony HR-owej, jak i od strony technicznej dotyczy
dokładnie tego, co po pierwsze, co jest wymagane na stanowisku, a po drugie tego, co deklarowaliście we własnej aplikacji. I na koniec wspomniane już keywordsy. Tutaj, tak jak wspomniał kolega na początku, rekruter oglądając CV, pierwsze czego szuka to właśnie keywordsy, które były wymienione w ogłoszeniu albo na które hiring manager zwraca największą uwagę. Więc po prostu, żeby przejść pierwsze sito, którym jest rekruter, należy mieć to na uwadze. No i właśnie kolejna kwestia, co się dzieje w momencie, gdy rekruter otrzymuje waszą CV-kę. O keywordsach już wspomnieliśmy, czyli są to słowa kluczowe, ważne dla waszego stanowiska, więc wszystko, co jest związane z daną technologią, na którą aplikujecie, albo nawet jeśli to nie jest stanowisko techniczne, albo chociażby w rekrutacji, to też wszystkie słowa, które wam się kojarzą z danym zagadnieniem, fajnie w jakiś fajny sposób zawrzeć w wypisanym swoim doświadczeniu. I dlaczego keywordsy są kluczem do sukcesu? Dlatego, że właśnie przyciągają uwagę. I to, co jest najważniejsze, nie powinno się kłamać w CV-kach, bo to naprawdę robi smutki nie tylko rekruterom, ale także hiring managerom, którzy już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej wiedzą, że kandydat po prostu naściemniał w CV. Bo co z tego, że macie fajne CV-ki i wymienione w nich bardzo różne na przykład technologie, bardzo różne doświadczenie, że gdzieś tam 5 lat temu w jakimś projekcie liznąłam tego nieszczęsnego JavaScripta, jak teraz nie jestem w stanie zupełnie nic o nim powiedzieć. Nie wymieniajcie czegoś, co nic nie wnosi do procesu, dlatego że później jest, to jest, mówiąc najoględniej, strata czasu, zarówno jeśli chodzi o pracodawcę, jak i waszego czasu, bo dojazd na rozmowę rekrutacyjną albo kombinowanie w pracy, jak tu wymknąć się na godzinę, jest trudne. Akurat, no tak myślę, że to też po prostu ograniczy wasz czas i zbędne rozmowy, gdzie po prostu nic z tego nie wyjdzie. I teraz, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać CV-ka, to tak jak wspomniałam, ona powinna być czytelna, powinna być zrobiona w taki sposób, żeby chciało wam się ją przeczytać, żebyście nie byli zmęczeni po prostu patrzeniem na nią, a zdarza się tak, że po prostu nie ma się ochoty przeglądać czegoś. Tutaj może być przykładem to, że bardzo, bardzo często, na przykład, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, otrzymuję CV-ki pisane niemalże prozą. To jest bardzo trudne czytać, gdy ktoś opisuje po prostu w kilku linijkach, bez wymieniania konkretów, tylko że w tym projekcie, który dotyczy tego, a tego, korzystałem z jakichś tam technologii. Lepiej po prostu krótko, zwięźle i na temat napisać, co się robiło i też jakąś fajną czcionką. Koszmarem rekrutera są czcionki, które... Comic Sans. Też. Aczkolwiek czcionki, które są w kodzie. Ludzie czasami używają tej samej czcionki, której wy używacie na przykład Visual Basic'u. I to jest po prostu koszmar. Tego nie da się czytać. Dlaczego? My to czytamy codziennie. No i właśnie tutaj jest perspektywa myślenia biznesowego, więc nie każdy może być takim specjalistą w waszej dziedzinie. Waszą rolą jest przekonać kogoś, że jest fajny i jest warty zaproszenia, więc tutaj, tak jak wspomniałam, pierwszym sitem jest rekruter, który niekoniecznie musi to lubić, może nie być przyzwyczajony do tego typu czcionki czy czegokolwiek i po prostu go męczy samo czytanie, a co dopiero już później procesowanie dalej tej aplikacji. I fajnie
również w CV-ce zawrzeć linki albo do portfolio GitHuba, i do różnych social media, gdzie chcecie się pochwalić po prostu swoją aktywnością. Tutaj jeśli chodzi o anegdoty związane z CV-kami, to szczerze mówiąc mam ich na pęczki, więc może nie wiem, czy chcecie po prostu słuchać o takich przypadkach, ale rzeczy, których należy też uniknąć, wypisując różne informacje, to na przykład jak ma na imię wasza żona, albo że wasz pies ma na imię Fanta, to też bardzo często się zdarza. Więc rzeczy, które w ogóle nie są aplikowalne, fakt, rekruter wtedy na długie lata zapamiętuje waszą CV-kę, aczkolwiek może nie do końca w takim świetle, w jakim byście chcieli. Też powszechną sytuacją jest dołączanie różnego typu załączników, które teoretycznie przyciągają uwagę, a praktycznie to wywołują heheszki, nie tylko u rekruterów, ale też u hiring managerów, typu wrzucanie obrazka Twikiego albo różnych innych dziwnych rzeczy, zamiast bullet pointów używania na przykład ikonek przedstawiających tygrysa. Zdarza się, więc oczywiście spełni swoją rolę jako przyciąganie uwagi, ale myślę, że nie o takie przyciąganie uwagi nam chodzi. A własne zdjęcie? Do tego dojdziemy. I tutaj także wspomniałam dane personalne, informacje kontaktowe. Z mojej perspektywy wystarczy tylko i wyłącznie imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Czasami, jeśli aplikujecie do innego kraju na przykład, to warto dodać waszą lokalizację, ale większość aplikacji, które wysyłacie albo na rynku lokalnym, albo po prostu w Polsce. Więc nie ma potrzeby wrzucać niczego więcej, a bardzo często zdarza się, że osoby, które aplikują, wrzucają swój dokładny adres zamieszkania oraz masę innych niepotrzebnych informacji. Ja akurat jestem wielką przeciwniczką po prostu rozsiewania niepotrzebnie swoich danych osobowych. Te dane oczywiście, jeśli zostaniecie wybrani w procesie rekrutacji, jak najbardziej będą potrzebne do sporządzenia umowy. Ale na tak wstępnym etapie, po co dawać komuś dostęp do danych wrażliwych? Nigdy nie wiecie, czy nie wiem, komuś, jakiemuś rekruterowi albo hiring managerowi, który dostał waszą CV-kę online, ktoś nie ukradnie laptopa i się nie włamie. Albo ktoś przez przypadek wyśle maila nie tej osobie, której trzeba. Albo milion innych rzeczy, które wpływają na to, że wasze dane mogą wyciec i ktoś może zrobić z nich po prostu niepotrzebny użytek. I tutaj ostatnia rzecz, czyli adres e-mail. To adres e-mail jest tematem rzeką, dlatego że jak powinien, a to może kolejne pytanie, jak powinien wyglądać powiedzmy e-mail, który jest user friendly? Imię, kropka, nazwisko. No, podbuziaczek.pl. No i właśnie, to jest ten przykład, który może nie do końca. Więc tak, różne wariacje, imię, nazwisko, nazwisko, imię, dlatego że no jednak imiona i nazwiska się powtarzają bardzo często. Ale w każdym razie, mail powinien być profesjonalny, właśnie nie jakiś buziaczek czy cokolwiek, tylko tutaj akurat jeśli chodzi o domenę, to już jest mniejszy problem, aczkolwiek początek powinien być w miarę profesjonalny. Tutaj mój ulubiony przykład z mojej poprzedniej pracy. Otrzymałam CV-kę na dość wysokie kierownicze stanowisko z maila Blowjob Queen. Także no, brzmi ciekawie, ja mam nadzieję, że już nie dostanie. No niestety tak się złożyło, że nie przeszła procesu rekrutacji już na wstępnym etapie. Ja bym zatrudnił. Ale to znaczy, że było mniej niż 8 sekund. Powiedzmy, że nie będę kontynuować. Aczkolwiek wracając do meritum, mail fajnie by było, żeby był w miarę profesjonalny.
I co też bardzo ważne, numer telefonu. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, sprawdzajcie, czy wpisujecie prawidłowy numer. Do prywatnego piekiełka rekruterów wpadają osoby, które podały zły numer, które pomyliły numerki, które podały na przykład swój służbowy numer, a już w międzyczasie zdążyły zmienić pracę na jakąś inną, albo jest to dzielony numer telefonu. I wbrew pozorom nie jest to tak rzadki przykład. I bardzo często się zdarza, że powiedzmy rekruter poświęcił te 8 sekund albo i więcej, jeśli naprawdę ktoś przyciągnął uwagę. Hiring manager poświęcił czas, bo też pooglądał CV i stwierdził, że to jest dokładnie ten człowiek, którego chcemy, a przynajmniej na tym etapie tak uważamy, bo jeszcze nie zdążyło wyjść, że nakłamał w CV-ce. Więc próbujemy się do takiej osoby dodzwonić, żeby ją zaprosić na spotkanie rekrutacyjne, a tu się okazuje, że no jednak nie da rady. Więc to jest dużo kombinowania, żeby taką osobę później namierzyć, bo też jak sami wiecie, dostajecie pewnie milion maili od rekruterów, headhunterów i innych osób związanych z rekrutacją i niekoniecznie na nie odpowiadacie. I taki sam mail wpada do osoby, która podała ten zły numer i też może go uznać za spam albo za cokolwiek innego, więc bardzo trudno jest później z taką osobą się skontaktować, więc sama sobie ogranicza szansę. I tutaj pięknym przykładem jest premier Nowej Zelandii, który nie odebrał telefonu od prezydenta Obamy, który chciał mu pogratulować tylko i wyłącznie dlatego, że nie znał numeru telefonu, który do niego dzwoni. Jest tak trochę smutno, trochę śmieszno. Należy odbierać telefon od nieznajomych numerów. Jak się ma 13 lat. A później może ci przejść fajna możliwość po prostu obok nosa. Tajnik. Do mnie, że to dzwonią z garnkami na przykład. A może to są fajne garnki, a może się zdarzyć, że akurat dzwoni rekruter z ofertą życia. Może się zdarzyć. I tutaj wracając do tego, co powinno nie, być... To nie było twoje, wiecie. Wracając do tego, co powinno być moim zdaniem idealnej CV-ce. A przynajmniej takiej, która przykuwa uwagę. Na początku fajnie jest po prostu napisać kilka słów o sobie i właśnie to, w jaki sposób możecie wnieść wartość do danej organizacji. Jeśli chodzi o doświadczenie, to tutaj fajnie, żeby takie doświadczenie zmieściło się max w 5 bullet pointach. Kiedyś mój profesor na studiach powiedział, że prawdziwy talent i prawdziwy specjalista sprzeda się bardzo szybko i jest w stanie w bardzo przystępny sposób sprzedać wszystkie informacje o sobie tak, żeby zostać zauważonym. Więc tutaj jeśli chodzi o chronologię, to już wspomniałam wcześniej, może być to chronologia, może być to zmiksowane doświadczenie, a może być zupełnie inne wedle waszego uznania, aczkolwiek jak już wpisujecie doświadczenie, to fajnie właśnie, żeby było w bullet pointach i żeby zaczynało się od doświadczenia, którym chcecie się po prostu najbardziej pochwalić. Wybrać po prostu z tych obowiązków, które robicie, które sprawiają wam największą przyjemność i które są tymi, z którymi chcielibyście się dzielić po prostu z innymi. Okej, okay. I tutaj powinno się, aczkolwiek nie każdy to stosuje, żeby używać po prostu mocnych czasowników, które opisują wasze doświadczenie, że ja prowadziłem, ja organizowałem, ja odpowiadałem za to, a za to, więc tutaj wiem, że prezentacja będzie dostępna online po dzisiejszym spotkaniu, więc zawsze macie możliwość wrócenia do prezentacji i sprawdzenia, o co mi tak naprawdę chodzi, jakie to słowa kluczowe są bardzo, bardzo fajne i podkreślają to, że to wy jesteście za coś odpowiedzialni, że to wy jesteście tym faktorem, który ciągnie projekt albo firmę do przodu, a przynajmniej tak się chcecie pokazać. I tutaj jeśli chodzi o edukację, to fajnie wymienić też
po prostu wasze wykształcenie, które ma związek. Po pierwsze, jeśli macie wykształcenie wyższe, co jest przeważnie jeszcze wymagane u pracodawców, to po prostu wpisać, ale jeśli na przykład kilka różnych studiów skończyliście, zdarza się, to najfajniej wybrać po prostu te studia, które najbardziej odpowiadają profilowi, którego obecnie poszukujecie. Co dalej? Tutaj kluczowe umiejętności. To są właśnie keywords, o których wspomniałam wcześniej. Też fajnie, jeśli wpisujecie to, co naprawdę robiliście. Nie wiem, czy z tyłu widać obrazek. Aczkolwiek to serio to obrazuje historię wielu spotkań rekrutacyjnych, w których brałam udział. CV co innego, kandydat co innego, menadżer jeszcze zupełnie co innego, więc miejcie to na uwadze, żeby naprawdę nie ściemniać, bo prędzej czy później wyjdzie to podczas rozmowy chociażby technicznej. I tutaj treningi, kursy, inne certyfikacje. To tutaj zależy od kraju. Na przykład, jak się dzisiaj dowiedziałam od jednego z menedżerów we Francji, na przykład tej sekcji w ogóle, ta sekcja w ogóle nie występuje w CV-kach. Nie ma to żadnego znaczenia. Ale w Polsce, jeśli chodzi o CV-ki, to bardzo wiele osób chwali się zdobytymi dodatkowymi umiejętnościami, co też pokazuje pracodawcy to, że taka osoba się stara i chce zdobywać wiedzę po to, żeby być po prostu lepszym. Aczkolwiek też jeśli, nie wiem, pracujecie w infrastrukturze, to wiadomo, że tam co chwilę trzeba robić jakieś certyfikacje, CNN i inne jakieś dziwne rzeczy, więc nie trzeba wypisywać zupełnie wszystkiego, tylko takie szkolenia, kursy czy cokolwiek, które też obrazują jak najbardziej was i które dadzą się spiąć w max 5 bullet pointów. I to, o czym wspominałam, zdjęcie profilowe i dlaczego nie. Ja akurat osobiście jestem wielką przeciwniczką zdjęć profilowych, a już mówię dlaczego. Jeśli chodzi o IT, moim zdaniem jest to zupełnie zbędne. Dlaczego ktoś ma was oceniać po tym, jak wyglądacie? A no bądźmy szczerzy, jesteśmy tylko ludźmi, więc wygląd ma znaczenie bardzo często. Jeśli nie pracujecie w customer service albo po prostu frontem do klienta, gdzie naprawdę liczy się wygląd i idealna aparycja, to nie musicie dawać w żaden sposób zdjęcia. Tym bardziej, że one bardzo często odwracają uwagę. Tutaj jeśli chodzi o statystyki, to CV-ka bez zdjęcia. Pierwszą rzeczą, no, które spojrzy rekruter, to jest summary, później doświadczenie, a CV-ka ze zdjęciem, najpierw jest oczywiście zdjęcie, jeśli chodzi o pierwsze spojrzenie, a później cała reszta. I zdjęcie może miało większe znaczenie w momencie, gdy CV-ki się drukowało i lądowały na tym przysłowiowym stosiku, że ktoś zapamiętał o człowiek, który miał psa Pantę, miał też zdjęcie ze spaceru, więc to może miało znaczenie. Ale teraz, gdy CV-ki są przesyłane elektronicznie, nie ma zupełnie takiej potrzeby. Tym bardziej, że jeśli chodzi o zdjęcia, to też jest, tak jak z adresami e-mail, temat rzeka. Bardzo wiele osób, szczególnie w IT, nie wiem, nie zaskarbię sobie tym sympatii, ale bardzo wiele osób w IT wrzuca bardzo nieprofesjonalne zdjęcia. Nieprofesjonalne, czyli na przykład jest kilka kategorii, na przykład imprezowicze, typu jest człowiek, który stoi z kumplem na imprezie i wyciął sobie tylko swoją twarz i tutaj ma tylko trzecią rękę przemieszczoną przez ramię. Albo CV-ki
bardzo nieaktualne. Na przykład ostatnio miałam sytuację, otwieram CV-kę, na CV-ce uśmiechnięta, krótkowłosa, platynowa blondynka. Schodzę na recepcję, a tam brunetka, dosyć ponura, włosy bardzo zaramiona. No i później taki rekruter jest konkurs, czy na pewno to jest ta osoba, z którą się umawialiśmy, czy na przykład ktoś nie... ktoś za kogoś po prostu nie przyszedł na spotkanie, a mimo wszystko tak trochę głupio wylegitymować i poprosić o pokazanie dowodu osobistego. Tutaj jednak jest zasada zaufania, czasami ograniczonego, aczkolwiek zdjęcie, jeśli już chcemy je dać, to powinno być profesjonalne. Również w mojej poprzedniej pracy, dlatego że teraz to rzeczywiście takich przypadków nie mam, osobną kategorią moich kierowników, gdzie w tej samej firmie, w której wystąpiła Blowjob Queen, była kategoria zdjęć Tropicana. Zgadnijcie, czym jest Tropicana? Jest wakacji. Nie? Dalej. Koszuli. Koszula pana Marsa. Koszula w kwiaty, no. Nie. Egzotyczna dziewczyna. Bliżej. Przy palmie. Zdjęcie na plaży. Stroje kąpielowe. Blisko. Bez stroju. prawie, aczkolwiek niekoniecznie. Kategoria Tropicana dotyczyła zdjęć, w których, skorzystam ze swojego telefonu, zdjęcia wyglądały mniej więcej w taki sposób. Egzotycki. Robione tak. I było to dosyć powszechne. Albo po prostu wysłanie zdjęć z jakichś prywatnych eventów, kompletnie odrealnione. Albo jedna z moich ulubionych kategorii, lewitująca głowa. Lewitująca głowa jest takim przypadkiem, gdy ktoś robi sobie zdjęcie na tle zasłony, w koszuli, która ma niemalże identyczny kolor jak owa zasłona. Też bardzo, bardzo powszechne, więc... No ale rekruterzy chyba tak nie powinni kategoryzować. No jak to tak? Ale oczywiście, że mogą kategoryzować i jak najbardziej to robią, aczkolwiek nie powinni tego przekładać na proces rekrutacji. Jeśli tak, owa lewitująca głowa ma doświadczenie... To się spytaj, do której kategorii cię. No właśnie, to chodzi. Może nie, ale chodzi o to, żeby sobie po prostu nie robić pierwszego, nie do końca dobrego wrażenia. Tak zwyczajnie. Po co ktoś ma was oceniać po wyglądzie albo po jakichś zupełnie innych rzeczach typu macie adres z dzielnicy, która jest, powiedzmy, która ma bardzo słabą renomę. Po co? Więc to są może głupie rzeczy i trochę kontrowersyjne rzeczy, aczkolwiek nie powinno się bardzo zwracać na to uwagę, aczkolwiek to jest widoczne, więc tutaj, tak jak wspomniałam, ja nie jestem fanką, ale tutaj decyzja zależy tylko i wyłącznie od was, co chcecie przekazać. Więc tutaj najważniejszym kwestią jest po prostu przedstawić siebie w taki sposób, w jaki chcecie, żeby pracodawca was postrzegał profesjonalnie. Pytania? A jeszcze mam pytanie, nie odchodzi się teraz w ogóle od zdjęć całkowicie. Z tego, co obserwowałem, część, powiedzmy, krajów w ogóle nie toleruje zdjęć zawiskich. A to też po prostu zależy od organizacji. Ja przyznam szczerze, nie spotkałam się z jakąś określoną stricte regułą, że nie, tutaj nie przesyłamy CV, to może w jakiś sposób negatywny wpłynąć na rekrutację, jeśli ktoś taką regułę obejdzie. Ale wszystko po prostu zależy od tego, w jaki sposób ty chcesz przedstawić siebie. Tak? Jak często wpadasz w Facebooka lub osób, które chcą pracować? Ja mówiąc szczerze, rzadko. Ale może dlatego, że w naszej firmie
jakoś nie jest bardzo powszechny direct search, dlatego że wiele osób po prostu do nas aplikuje, więc nie ma potrzeby jeszcze dodatkowo sprawdzać różne social media, aczkolwiek zdarza się. Gorszą sytuacją jest taka, gdy to kandydat 3 sekundy po rozmowie albo po zaproszeniu na rozmowę rekrutacyjną wysyła ci zaproszenie na Facebooku. Wierz mi, że to jest o wiele gorsze i budzi dużo niefajnych emocji, że jak to i dlaczego. Tego nie robią? A rekruterzy tego nie robią? Na Facebooku nie. Nie zawsze. Na LinkedInie i owszem, bo LinkedIn do tego służy, żeby się łączyć biznesowo, aczkolwiek w momencie, gdy naprawdę ktoś jest zdesperowany i w żaden sposób nie może was wyhaczyć na Twitterze, LinkedInie albo gdziekolwiek indziej, gdzie chciałby was znaleźć, to zdarza się, że wysyła zaproszenie na fejsie, aczkolwiek moim zdaniem jest to dosyć niefajne i ja bym na przykład nie chciała, żeby ktoś tak mi robił. Więc to jest po prostu zwykła zasada wzajemności. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś ci ktoś wobec ciebie stosował jakieś zagrywki, nie stosuj tego wobec danej osoby. I tutaj też do tego, nawiążę do tego, co wspomniał na początku kolega w szalej buzie. Można sprawdzać, tak, można sprawdzać profil, zdarza się, aczkolwiek niekoniecznie. To ja mam odnośnie tego, wspomniałeś, że nie, jeśli my nie chcemy, żeby ktoś w stosunku do nas coś robił, to my też tego nie robimy, tak? Mhm. Na przykład nie wysyłam rekruterom zaproszenia i nie chcę, żeby oni też mi wysyłali zaproszenia, a jednak robię. Ale to zależy gdzie. Ale no, gdziekolwiek nie chcę, żeby tak robili. Na LinkedInie tak jest. Masz konto, tam jest. No właśnie, głównym założeniem LinkedIna jest to, żeby łączyć się biznesowo, więc skoro zamieszczasz swój profil, i umieszczasz informacje o swoim doświadczeniu, to nawet tworząc samo konto wyrażasz zgodę na to, że ktoś może taką informację, tę ofertę tobie wysłać. Tak, ale natomiast znajomi to są, nie że osoby, które jestem zainteresowany. Może chcę, żeby koledzy plusiki postawili tam po umiejętności. No na przykład, nie? Albo na przykład chcę przejść oferty, bo tam są oferty i chcę je przeglądać. Nie wiem, jeszcze chcę mieć znajomych jakichś miliony rekruterów. Ale to nie musisz ich. Ale po prostu nie musisz przyjmować. Ich przyjmować, dlatego tak jak wspomniałam, głównym założeniem LinkedIna jest to, że. No dokładnie, więc po prostu ograniczasz sobie osoby, z którymi nie chcesz być w sieci, aczkolwiek po to takie jest główne założenie LinkedIna, że skoro go zakładasz, to jesteś otwarty na to, że wiadomość otrzymasz. Na przykład. Ale zaproszenie jest defaultowe, z wiadomością jest trudniej wysłać, jeśli nie masz kogoś znajomych albo ktoś nie zna trików, jak obejść różne zabezpieczenia LinkedIna. Więc tego po prostu nie unikniesz, że jedynie możesz odrzucić zaproszenie albo w swoim profilu zaznaczyć, że nie chcesz otrzymywać wiadomości. Bo w tej chwili na przykład to znaczenie to mało daje, bo ja mam dostaję, że jestem idealnym kandydatem na każde stanowisko, nawet Java, której nigdy w zasadzie w życiu nie dotykałem. Okej, okay. I to jest. To jest po prostu. Trzeba przyznać, że część rekruterów po prostu nie czyta tych profili i wysyła po prostu szaty. Ale to nie jest wina Eweliny, zostawcie. A ja nie mówię, że to jest. Okej, ale. Ale ja się chętnie do tego odniosę. Jak najbardziej chętnie się do tego odniosę. I tutaj powiedzmy przykład z waszej pracy jako powiedzmy programista. Jesteście świetni w tym, co robicie, znacie swoją specjalność. Dostajecie od biznesu nowy projekt do realizacji i na przykład zwykle powiedzmy, robicie frontend w JavaScriptie i zwykle używacie, nie wiem, na przykład Knockouta. I jesteście w tym świetni, zawsze robicie to samo, więc jak najbardziej uważacie się za specjalistów w danej dziedzinie i zapewne nimi jesteście. No i przychodzi projekt i akurat jest wymóg taki, żeby używać Angulara. Nie każdy lubi, zdania są na ten temat podzielone, ale powiedzmy, nie lubicie,
nie znacie się na tym, a musicie bardzo szybko coś zrobić, nie ma możliwości, żeby zrobił to ktoś inny. No i dobra, czytacie jakieś wymagania, wydaje wam się, że wiecie co zrobić, piszecie kod, uważacie, że jest super, że jest świetny, nagle okazuje się, że się wykrzaczył i jednak nie działa. I tak samo jest z rekruterem. Powiedzmy, jesteś rekruterem w księgowości. Z jakiegoś względu rekrutera z IT nie ma, bo jest chory, bo zajmuje się zupełnie czym innym, bo nie ma możliwości kadrowych, bo milion innych powodów. I dostajesz do szukania owego nieszczęsnego Java developera, a niestety z racji tego, że się specjalizujesz w zupełnie czym innym i nie odróżniasz Java Enterprise Edition od JavaScripta, no to smuteczek, ale no niestety, a musisz ze względu na różne wymagania bardzo szybko kogoś znaleźć, więc robisz tego searcha na LinkedInie, wpisujesz słowa kluczowe, więc jeśli w swoim profilu gdzieś kiedyś, 5 lat temu, za króla ćwieczka robiłeś jeden maluteńki projekt z JavaScriptem, albo zupełnie z czymś innym, co nie odpowiada twojemu obecnemu profilowi, to w tym searchu wyjdziesz jako odpowiedni wynik. I to są te keywordsy, o których wspominałam. Więc później defaultowo, jeśli to działa tak samo jak wyszukiwarka w Google. Im więcej słów kluczowych, tym wyżej jesteś w wynikach. Więc na przykład jeśli miałeś takie rzeczy wpisane w swoim profilu, to nie zdziw się, że dostaniesz wiadomość, bo bardzo wiele czasu zajmuje, żeby przejrzeć każdy jeden profil. A jeśli musisz zrobić coś na bardzo szybko, to nie zawsze te wszystkie profile, które ci wyskoczyły w danym searchu, przejrzysz krok po kroku każdą jedną rzecz. Zdarza się, więc ja wiem, że dostajecie bardzo dużo różnych ofert, które nie do końca odpowiadają waszym. Nie chodzi nie do końca, bo ja ogólnie z reguły mam tak, że odpisuję wszystkim, mimo że nie powinienem. I to bardziej właśnie mnie irytują sytuacje, gdy ten profil jest totalnie niepasujący. Bo ja rozumiem, że ktoś może nie odróżniać Java od JavaScriptu. Czasami ja nie odróżniam, natomiast no, jak ja nie mam to nie wiem, jak ja tam mogę wskoczyć. I to jeszcze to nie jest problem. Ja nie mam nic z Java, natomiast rekrutują mnie na senior Java developera. No to jak to tak? Po prostu jest źle zrobiony search string. No tak samo jak ty możesz źle czasami coś w kodzie napisać, bo ci się wydaje, że tak powinno być, bo ze Stack Overflow albo skądkolwiek skopiujesz kawałek kodu, który teoretycznie powinien działać, a jednak nie działa. Tak samo jest z rekrutacją, jeśli nie wpiszesz odpowiednich keywordsów i nie założysz sobie odpowiednich ograniczeń. Więc ktoś na przykład mógł zrobić searcha software developer, po prostu wyskoczyłeś mu gminy. No to prawie jest C-Sharp, Java, to prawie takie same i co, obrazisz się teraz jakiś powiedz, no świetno do ciebie ofertę w Javie? Nie. W moim sercu tylko dotnę. Ja mam jeszcze inne pytanie. Jeżeli tak, to wspomniałaś, że CV może zawierać zdanie, co ja wniosę do firmy. Ja szczerze powiedziawszy spotykam się z tym pierwszy raz, bo nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego zamieszczać w firmie. Byliście pod naprawdę na górze robią i że to jest praktyka, bo ja bym się nie spotkał. Powiem tak, coraz częściej dostaję CV-ki, które mają po prostu wstęp o tym, kim dana osoba jest i co tak naprawdę ją interesuje, że na przykład jest specjalistą danej technologii, na przykład rozwija się dodatkowo w takim a takim obszarze i dzięki temu mogłaby w różnych tam obszarach w naszej firmie się rozwijać albo wnieść jakąś wartość, więc to jak najbardziej jest częsta praktyka, tym bardziej, że teraz nawet LinkedIn podpowiada, gdy tworzycie swoje konto, podpowiada możliwość stworzenia krótkiego summary na samej górze, zaraz pod zdjęciem profilowym. No okej, okay. A jak to się ma tak naprawdę do tych słów kluczy? Tudzież do tego, że wcześniej wspomniałeś, że dostajesz CV pisane prozą i to się średnio czyta. Ale co innego, jeśli masz całe doświadczenie opisane prozą, a co innego krótką dwuzdaniową zajawkę na temat siebie?
Okej, czyli to ma być po prostu krótka jakaś... Tak, po prostu krótka zajawka, która też może zawierać słowa kluczowe. Dlatego, że później również, jeśli z jakiegoś powodu wasza aplikacja nie została wybrana w danym procesie rekrutacji i trafia do talent poola, zapomniałam słowa, trafia do talent poola, w którym też bardzo łatwo później znaleźć waszą aplikację właśnie po tych słowach kluczowych, które wpiszecie w CV. Jeszcze ja mam pytanie. Jak zapatrujecie się na CV w formie strony internetowej? Ewentualnie jakiejś prezentacji online? Mają na to 8 sekund. To jest właśnie ten wyjątek, o którym też wspomniałam, że średnio zajmuje to 8 sekund, aczkolwiek jest to średnia. Na średnią składają się różne wartości brzegowe, więc jeśli ktoś nas zainteresuje w profilu i to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli Boże, gdzie to było? Tutaj, linki. Jeśli zawieracie linki do swojego profilu w CV, to bądźcie pewni, że rekruter na pewno na nie wejdzie. Bardziej myślałem, że całe CV jako strona internetowa, a nie jako PDF. Powiem tak, to jest gorsze do przetwarzania w późniejszym etapie. Też jest fajne, więc... Wiesz co, teoretycznie tak, aczkolwiek, gdy dostajesz CV w systemie, to okej, możesz... Ja wiem, że dla was to jest niewygodne, ale... Ale niewygodne nie tylko dla nas, w sensie rekruterów, ale też dla po prostu osób administrujących całym procesem, dlatego że po prostu nie masz możliwości wysłania samego linka, musisz wysłać jakiś papier, na którym tego linka umieścisz. Więc nie mają parcera dla twojej strony internetowej. Ha? Nie mają parcera dla twojej strony internetowej. A poza tym... No. Ogólnie fajnie jest, żeby dodawać swoje portfolio, więc jak najbardziej można je załączać, aczkolwiek nie jako samodzielny plik. Nie wiem, czy... To właśnie się... jest dużo narzędzi do fajnego utrzymywania i... Zauważyłem, że część na przykład designerów umieszcza swoje CV jako... Jako internetowe portfolio, tak? Jak najbardziej... I nawet fajne są template'y do tego, dlatego stwierdziłem, czemu nie mogę swojego tak przerobić CV, żeby trzymać tylko stronę, powiedzmy, na GitHubie. Ale oczywiście możesz tak zrobić, bylebyś tylko wysłał najpierw dokument online, w którym zawierasz, zawierasz tego linka do swojego portfolio. Więc właśnie wtedy nie chcę czegoś takiego robić, chcemy ci tylko strony internetowe. Ale to jak myślisz, informacje potencjalnemu pracodawcy, że to ty jesteś tą osobą, na której stronę internetową musisz wejść. Strona, imię nazwisko.com. Ale jak tą informację prześlesz menadżerowi? O to mi chodzi. W linku PDF będzie tylko link do tej strony. Jak najbardziej tak. Tylko żeby dostać to najpierw PDF-a z linkiem. Jak najbardziej. Tym bardziej właśnie, jeśli jest to stanowisko kreatywne, związane właśnie z designem, to jak najbardziej portfolio są mile widziane, tylko najpierw trzeba dostać tego PDF-a z linkiem. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję.